A oto kolejny odcinek, zagrajmy w Diablo 2. A, mamy trzy miksturki, takie nie super miksturki. Weźmy sobie zwój identyfikacji, mamy drugi. I jesteśmy na płaskowyżu Araat. Tutaj musimy znaleźć punkt nawigacyjny, czerwony portal i to wszystko. I brylant. O, brylant. No przecież będziemy robić broń dla najemnika znowu. Jakąś trzeciopoziomową musimy upolować w końcu. No, by było nieźle, zwłaszcza, że on już ma przyzwoity poziom, ten nasz najemnik. Siłę też całkiem sympatyczną, zręczność też, także mógłby jakąś lepszą broń sobie udźwignąć. Jak tam u niego ta siła? 141 siły, no nieźle. Sękata laska, co my tu mamy? Nic nie mamy. Beczka śmiechu. Dobra, punkt nawigacyjny i ten portal. No to będę musiał tutaj takie kółeczka zataczać przed tymi fortyfikacjami. O! Pierwszy mamy. Dobra, ładujemy się od razu. Otchłań Acheronu. Pierwszy był Abaddon, teraz otchłań Acheronu. Jakby wyskoczył Minotaury z toporami, to się zwijamy. Czy jakieś takie silne, nie? Weźmiemy sobie kapliczkę. Kapliczkę mówię. I co my tu będziemy mieli? Dobra, oni mogą być. Trupożercy, luz. Aha, oho, idzie, sługus. Dobra, co on ma? Żeby nas tutaj nie poszatkowali zaraz. Tak pojedynczo, najemnik głupolu, po co ty poszedłeś do przodu? Dobra, mają jakieś widmowe uderzenie, albo zaklęte zimno. Spokojnie, procek, walczysz tylko z jednym. Dwójka nie macha. Teraz, żeby tylko dwóch nie atakowało. Jeden podszedł, nie? Dobrze. Nie, dwóch atakuje, kurde. Ale najemnika biją? Nie, nie biją. Znaczy, próbują trafić, ale średnio im to wychodzi. Dobra, mamy to. No, trzeba uważać. Zaklęte błyskawice i zaklęte zimno. Auć. Ale dobrze stoimy, broń się psuje. No, ten był easy. Ten był easy. Ale trzeba na nich uważać. Już wiemy, że będziemy mieli tutaj z nimi do czynienia na tej lokacji. Weźmy sobie manę, leczenie. Chodźmy zleperować broń. Troszkę się ogarniemy. Aż kurde, z tą kapliczką mogłem. Nie. Ale ta broń przecież się zaraz popsuje. Szybko zleperuję broń i wracamy. Mogę ci pomóc? Szybko, póki ta kapliczka jednak jest. Musimy tutaj pilnować naszego poziomu przecież. Na trupożercach sobie troszkę więcej expa zdobędziemy. Fajnie, że bossa się udało zabić z tą kapliczką. Mielibyśmy grupę czempionów pewnie, no ale... Jest okej. No, żeby jakiś boss tu nam znowu nie wyskoczył, tędy pójdziemy. No, źle wybrałem. A, trzeba Anię uratować w ogóle. Dobra, cofnij się troszeczkę. Skoro nas ostrzeliwują. Trzy rodzaje istot, tak? Okej. Kapliczka... A, klątwę mi rzuciły. No tak, no to kapliczkę zlikwidowały. Automatycznie. Tyraniczna maczuga, jest! Kurde, żeby to miało trzy sloty przecież. Ma trzy sloty, 133 siły, dużo. Ale ma trzy sloty. Wiecie co? Ja to muszę teraz dokładnie przemyśleć. Nie wiem, czy jakieś przerwy nie zrobię, nie zakończę tej sesji już nagraniowej. Muszę dokładnie to przeanalizować teraz, co my właściwie chcemy zrobić z tym barbarzyńcą. Palec goblina... Czy my chcemy teraz iść pod te czerni? Jak to by działało z tym odrzutem?
Żeby taka ślipa z tego nie wyszła przy tym odrzucie. 3 sloty. To nie jest eteryczne jeszcze, nie? Bo ja tak tam to nie, to jest zwykłe, dobre. Jakby było eteryczne i 3 sloty, to taka lipa trochę. No te tyraniczne maczugi już będą lecieć teraz, ale fajnie, że nie musieliśmy Larzuka fatygować, żeby losował te sloty w jakiejś białej tyranicznej maczudze. Zaoszczędziliśmy sobie u niego nagrodę za questa. No zawsze można też formułą z kostki losować, ale to szkoda run chyba. Jeżeli coś ma gwarancję u Larzuka, że dostanie te sloty, o które nam chodzi, no to nie ma sensu losować wtedy. Rubin ze skazą to tak średnio potrzebny. Są minotaury. Najemnik się zbagował? Chyba tak, patrzcie, nie atakują go. No, w niektórych sytuacjach korzystne, w innych mniej korzystne. Wolałbym, żeby wrogie obrażenia się rozkładały na jemnika i na mnie. Dobra, wracamy na mostek. No, olewają go. Gdzieś tam musiał się zbagować. To też jest argument za tym, żeby w sumie zrobić przerwę z tą sesją nagraniową. Mikstura wzmocnienia. Czy jeszcze te Anie może bym uratował w tej sesji chociaż? Dobra, tu jest ok. Dobra. Kurde, jakbym zrobił tę czerń. Tak cały czas myślę, tak mniej gadam teraz. Nie żeby to jakieś ważne było to moje gadanie. To teraz tak głośno myślę i dlatego nie skupiam się na tym, co się tu dzieje. Bo czerń sama z siebie. No też ma niezłą skuteczność ataku. A z tym mamy problem też, no. Kurde, gdyby nie ten odrzut tam, ale to może nie będzie takie upierdliwe. Nie no, słuchajcie, muszę znaleźć na zewnątrz punkt nawigacyjny i zrobię przerwę z tą sesją. Muszę dokładnie to przemyśleć. Po prostu w następnym odcinku powiem wam, co wymyśliłem. Bo to teraz naprawdę nie ma żartów. Jeszcze jakbym miał dużo miejsca, to bym sobie to wszystko trzymał fajnie i myślał na poczekaniu, a tak to muszę te decyzje szybciej podejmować. Bo tu musiał, gdybyśmy się chcieli przerobić na bronie obuchowe, musiałbym też pochodzić do jakiegoś kupca właśnie po jakieś korbacze z obrażeniami elementarnymi. Bo mamy tylko po 2 miecze z obrażeniami elementarnymi. Nabijania kolcami maczuga. No prawie tyraniczna znowu. Tylko, że pierwszopoziomowe. Dobra, mamy super miksturę leczenia. Pyk. Jest jeszcze jedna i skrzyneczka. Łuki poleciały. Jestem przeciążony. Poleciały nam łuki. Dobra, wychodzimy stąd. Muszę znaleźć punkcik nawigacyjny. Nie, no chyba jeszcze ta Anię bym uratował. Ale no fajnie się to zapowiada teraz. Pod takim względem ofensywnym. Palec goblina i tyraniczna maczuga. Jakby to zresetować? Byśmy musieli... Bo ona nie wymaga zręczności. W ogóle buławy to tam za bardzo tej zręczności nie wymagają. No pomijając jakieś korbacze, bicze, te knuty. A to taki wyjątek.
No i tyraniczna maczuga też fajnie, ona ma dużą szybkość ataku, to jest chyba, chociaż tutaj nie jest opóźnienie minus 10, tylko 0, jeżeli ja dobrze pamiętam. No ale jednak, jak na buławy, to nieźle. Tylko chyba Korbacz, Knut i Beach właśnie mają minus 10 opóźnienie. A tak, to te buławy są ogólnie, dla barbarzyńcy mają to 0 albo nawet 10 szybkość ataku. Te jednoręczne mówię, no nie, bo dwuręczne to tam jeszcze mniej. Dobra, na razie punkt nawigacyjny. Trzeba znaleźć, niedługo nam wpadnie kolejny poziom. Punkt nawigacyjny. No muszę trochę pochodzić, tak się porozglądać za nim. Dobra, przekroczymy fortyfikację. Na obszarze fortyfikacji na pewno punktu nawigacyjnego być nie może. Zobaczymy tutaj, tylko niech najemnik wyjdzie. Zbagował się, trudno, ale jednak musi tu przy mnie stać i walczyć. Dobra. Siedziby demonów dwie przy sobie. To nawet bardzo blisko. Punkt nawigacyjny. Kolejna siedziba demonów. No, a czuć to druzgocące uderzenie. Nawet pomimo, że ta celność spadła. Jednak palec goblina to jest masakra. O, ofensywne buty. No tylko jeździec rzezi by to w jakimś tam, powiedzmy, stopniu przebił. Co prawda ma mniejsze to druzgocące uderzenie jeździec rzezi, bo tylko 15%, ale tam jest solidna szansa na to uderzenie zabójcze, tak to się nazywa. Wiecie, na zadanie podwójnych obrażeń. To co mamy z krytyków, z mistrzostwa, nie? O, tutaj tak blisko siebie te fortyfikacje. O, mamy bossa. Ostrożnie. A nie, to czempioni, tak? Dobra, mogą być czempioni. Szybciej zdobędziemy level. Jak oni szybko padają od tych... Kurde, palec goblina, nie? Jaka ta gra jest prosta. No, taka sytuacja. Kolczaste rękawiczki. Nie, potrzebujemy z kości wampira teraz tych rękawic do craftu. Dobra, olać te fioletowe, mamy palec goblina. Jeszcze taka twarz Wilhelma by poleciała. Chociaż wolałbym chyba twarz Aratu, skoro już i tak mamy tak dużo tego druzgocącego uderzenia, to twarz Aratu by była bardziej wskazana dla mnie tutaj na tego singla. Dobra, przekraczamy kolejne fortyfikacje, szukamy tego punktu nawigacyjnego. Okej. No, zdobędę poziom, czy będę musiał miksturkę kliknąć? Czy zginę wcześniej jeszcze? Duży topór. Wam, że kliknę tę miksturkę jednak. Nie będę wariował tutaj. Nigdy nie wiadomo, kto nam zza ekranu rzuci jakimś oszczepem, nie? Z jakimiś zwiększonymi obrażeniami. Jeśli by taki boss się pojawił. Dobra, jest poziom. 30 punktów w zapasie. Dobra, weźmy sobie okrzyk, rozkazy weźmiemy. 90 sekund, półtorej minuty trwa to dowodzenie. I
co, fortyfikacje tutaj od razu. Dużo ich tutaj, trzeba to opanować. Zaraz się wracamy szukać waypointa. Dobra. Może gdzieś tu będzie, chociaż chyba nie. W sumie na tym pierwszym takim odcinku mogłem ominąć, bo tam tak słabo obszukałem to. Ale chyba nie. Dobra, zajrzyjmy jeszcze do tego domu ku sobie. Nic tu nie ma. Coś tam mogło być? Chyba jeszcze sami, nie? Czy nie? Ale mamy tyraniczną maczugę. 32,58 obrażenia bazowe. Fajne. No i wiecie, zwiększone obrażenia przeciwko nieumarłym, jak to bywa w obuchach w Diablo i nie tylko w Diablo. No dobra, to już chyba ostatnie przekroczenie fortyfikacji na płaskowyżu. Już ich dużo było. Więc jeżeli nie ominąłem tego punktu nawigacyjnego, to będzie gdzieś tu. Dziesiąty, ósmy level i znowu czekamy na level dla najemnika. No jest, punkt nawigacyjny, ekstra. To jest pytanie, czy ja tu powinienem kończyć sesję nagraniową? To jeszcze taki młody czas mamy, coś by mógł to porobić. No może jeszcze w tej sesji te Anię bym uwolnił. Tylko musiałbym tę broń tu trzymać. Nie, wiecie co? Zakończymy tutaj. Znaczy tak, ja sobie zakończę sesję, a odcinek to jeszcze trochę będzie, ponieważ musimy na przykład zrobić broń dla najemnika. Ostrożnie, Procek, bo zaraz tutaj padniesz z tą tyraniczną maczugą. To by było smutne. I z palcem goblina. Wielki topór, jakieś leczenie, weźmiemy. O, bojowa maczuga znowu. Nie. Nie, nie, żadnych bojowych maczug. Tu musimy już teraz iść pod szał bitewny, skoro te druzgocące uderzenia tak się ładnie kumulują nam. Zarówno zbroja będzie miała taki potencjał, jeżeli ją w końcu znajdziemy, trzyslotową. Do tego ten palec goblina, rękawice z druzgocącym. To musimy iść w szał bitewny. Żadnych bojowych maczug. Zresztą ta, która nam poleciała z Mefista, tak? To poleciała, to nic lepszego nam się chyba nie może trafić. Skoro tamtego nie apnąłem na poziom drugi, to już lepszego nie znajdziemy. Chyba że jakiś unikat, nie wiadomo jaki, drugopoziomowy. Dobra. Jest na płaskowyżu areat zaznaczony punkt. Wróćmy się do Harrogate. Ja się tak na szybko ogarnę. Zrobimy tę broń dla najemnika na pewno jeszcze w tym odcinku. Tego dnia. To możemy sprzedać. No, może przy okazji jakąś zbrojkę kupię. Jakbym zrobił przerwę wtedy z tą sesją, to bym następną zaczął od pokazania wam nowej zbroi. Bym pochodził, jakaś by się ta zbroja chaosu trafiła, to bym kupił chyba. Tylko ze 140 siły, też dużo, jakbyśmy mieli zrezygnować jednak z tego. No nie wiem na razie. To jest dosyć istotne. Czy my możemy zrobić transmutację szmaragdów? Nie możemy. Dobra, robimy na pewno, próbujemy robić broń dla najemnika. Nie wyrzucam tej tyranicznej maczugi na ziemię, bo to biały przedmiot. Kane podleci, schowa pod te swoje szaty, tam te szmaty i na tym się skończy. Tylko żebym jakiegoś kamienia nie włożył przez przypadek w tę tyraniczną maczugę, bo by mnie chyba szlak trafił, nie?
Jakie to by było słabe. Okej. Czyli co? Potrzebujemy laski. Zobaczymy, ile Malach chce kasy za laskę. 238 tysięcy za laskę u Malach, nie? 98 tysięcy, no nie, tak nie może być. Tych dużych nie możemy sprawdzać. Krisy od razu będę sprawdzał. No, taki tani możemy wziąć. Jakiś pasek potrzebujemy. Malach. 5 tysięcy, mało, dobra. To już jest. Musimy jakoś tak. Dobra, zrestartujmy tu. Znaczy zresetujmy. Pozdrowienia. 88 tysięcy Malach chce za laskę. No źle trafiliśmy jeszcze raz. Mało tych lasek pokazuje w ogóle. Tych takich czteroslotowych, nie? O, tu jest więcej. 256 tysięcy, 43 tysiące, 41, 420, 73. No nie, no szkoda kasy. Mógłbym od razu sprawdzać te zbroje, nie? W sumie, skoro już tutaj tak chodzę. O, takie coś jakby miało poprawioną obronę tak solidnie. Tak w miarę solidnie, bo my tutaj mamy 383, to taka zbroja chaosu by bez problemu to przegoniła i to tak ostro. Ojej, jakie to wszystko drogie. O, jest tania, dobra. Taka tania laska od Malach. O, uwaga, pyk. No berdysz, zwykły berdysz, jakie to słabe. Dobra, trudno, nie wyszło. Ale i tak będziemy próbować dalej. Może bym ja coś w to nie włożył przez przypadek. Dobra. A tu jeszcze tu mamy ten rubin. Dobra, pozbierajmy tutaj to wszystko. Dobra, słuchajcie. Ja tutaj skończę odcinek. I dokładnie sobie to wszystko przemyślę jeszcze raz. Kolejny odcinek zaczniemy zapewne od... Znaczy nie wiem w sumie, czy od pokazania wam zbroi, bo nie jestem pewien, jak my z tym resetem postaci byśmy zrobili, gdybym się jednak zdecydował na te buławy, te obuchy. No coś czuję, że się na nie zdecyduję. Tylko będę się musiał dowiedzieć, może nawet nie będę tego testował tutaj, tylko bardziej się popytam może, bo jakby ja nigdy tak nie grałem. Jak to jest z tym odrzutem przy szale bitewnym, tak z broni po prostu? Czy to nie będzie kłopotliwe dla nas? Zbytnio. Ale chyba będzie dobrze. Czyli jest szansa na to, że kolejny odcinek może nie tyle od zbroi, co byśmy zaczęli od jakiegoś korbacza ze sklepu z obrażeniami elementarnymi. I może tego bym poszukał u jakiegoś kupca. Larzu, kto tu korbaczy, chyba nie ma za bardzo, co? Bym musiał do jakiegoś innego iść, do innego aktu się cofnąć. Do kogoś, kto pokazuje korbacze. Bym sobie poszukał korbacza z obrażeniami elementarnymi. Bym go umieścił sobie na slocie, na drugi slot byśmy wzięli ten łamacz demona póki co. Ma skuteczność, ma jakieś obrażenia elementarne, chociaż też bym chciał znaleźć pewnie jakiś korbacz szybszy. Coś szybszego jednak trochę i z większymi tymi obrażeniami elementarnymi. No.
Myśmy musieli zaraz zresetować postać, wziąć w drzewku obuchy. Mistrzostwo we władaniu buławami. Zrobić tę czerń, bo możemy czerń zrobić, tak? Ja tutaj spojrzę na ściągę. Tchulionef. No i nam wpadło w czwartym akcie. Tchule mamy, no i nefy mamy. Nefy też potrzebne do kraftowania rękawiczek były, tak? Tak jest, nef do kraftowania rękawiczek potrzebne. A tchule, oprócz czerni, do czego jeszcze tchule potrzebne? Żeby losować sloty w zbrojach, no to też może być ważne. I podnoszenie żółtych zbroi na poziom wyżej. No tchule też ważne. Ile mamy? Tylko dwa tchule mamy, nie? Ja chyba raz je transmutowałem. Nie, tchule są zbyt ważne. Jeden nadkruszony topaz wystarczy. Nie wiem, czy ja w ogóle będę jakieś tchule transmutował w przyszłości. Jakoś mi się nie wydaje. No ale jeden topaz niech będzie, jakby co do tych tchuli, gdybyśmy bardzo amna potrzebowali do czegoś. Chociaż amny mamy dwa też, nie? Pamiętam. Tak, mamy dwa amny. Amny do czego nam były potrzebne? Pomijając Amn-Tir, którego już chyba nie będę robił. To Amn podnosi rzadką broń o poziom wyżej, na poziom drugi. A, i losowanie slotów w broniach. No, jakbyśmy chcieli drugą tyraniczną maczugę jakąś przeslotować sobie, albo korbacz w drugą rękę, jakiś trzeciopoziomowy, czyli bicz, też mogłoby się przydać. No dobra, słuchajcie, tutaj kończę odcinek i robię jeszcze gruntowną analizę. W następnym odcinku wam powiem, co wymyśliłem. Sobie w następnym odcinku rozpoczniemy nową sesję nagraniową, a tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.